O rany, a tu jak skrzyni biegów od stara, co najmniej. Cześć, ale pogoda dzisiaj, niech to drzwi ścisną. Tak więc na złomowisku specjalnie szału nie ma, więc jeżeli ktoś tylko czeka na to, co wygrzebie z hałdy, no to za dużo się nie pocieszy w dzisiejszym materiale. Natomiast postaram się pogrzebać w swoim prywatnym złomowisku, no i przede wszystkim dokończyć pewne drobne prace, które rozpocząłem wcześniej. To jest z pewną grupą rzeczy, które kiedyś kupiłem jako części zamienne, bądź jakiś zapas, bądź jakąś wizję miałem. Ciężko mi się pozbyć, bo pamiętam, ile kasy to powiedzmy kosztowało. No ale niestety jest to błędne rozumowanie, bo blokując się starymi gratami, jednocześnie zamykamy sobie miejsce na coś nowego. I to dosłownie i w przenosie, nie tylko w warsztacie, ale i dosłownie w całym życiu. Także warto zrobić porządek i to w miarę często powywalać niepotrzebne. No i wszystkie liście z orzecha spadły, jak przymroziło trochę. Proszę bardzo, leży tutaj ośka do przyczepy kempingowej N126 polskiej produkcji. Także rozstaw kół na stary typ felgi do Fiata 126P, czyli malucha. Drążki skrętne w środku, jak przypuszczam, bo ta przyczepa nie posiadała żadnych sprężyn. Także materiał do budowy przyczepy jest, jakby ktoś miał ochotę. Odkładam pod płot, bo szkoda, żeby to wylądowało w hucie. Piasty raczej do malucha nieprzydatne, bo są zupełnie innej konstrukcji niż te, które są zastosowane w samochodzie. No bo w samochodzie mamy przecież hamulce bębnowe, tutaj nie ma ich w ogóle. Jest tylko taki odlew. Nawet dwie śruby z tej strony, oryginalne. Teraz to już unikat. Chodzi o felgi. No i samochód z takim rozstawem śrub. Dwa bardzo duże łożyska kulkowe. Można by się śmiać, na co komu używane łożyska, które pewnie są już wyeksploatowane. Lecz te sprawiają wrażenie w całkiem niezłym stanie. A ze względu na ich gabaryty, cena zakupu takich może być dosyć duża. Więc chyba się skuszę, bo jedno waży, no myślę, że gdzieś ze 2,5 kg, więc to jest spory kloc. Jednak prawie 2 kg każde. Tutaj mamy oznaczenie. 63-12-C3. Co trzeba mieć w głowie, żeby kupować używane łożyska na złomowisku? Trzeba mieć wizję. Niestety nie mają uszczelniaczy. Kosztowały niecałe 8 zł, z racji, że to prawie 4 kg, ale jednak ciut mniej. I stan ich jest całkiem niezły. Po wstępnym oczyszczeniu z syfu i piachu bardzo ładnie czuć bieżnie, gładko, bez żadnych uszkodzeń. Do tego, żeby obrócić coś 270 stopni w jedną, jak i w drugą stronę, zupełnie wystarczy, a ich gabaryt, no akurat tak duży jest w tym przypadku wskazany. Moje niestety nie mają uszczelniaczy, lecz jeżeli wypełnię je po brzegi smarem i zasłonię blachą, to ewentualny deszcz nie powinien im zaszkodzić, po prostu spłynie obok. No i 780, a nie 300 zł. Więc odkładam je do magazynu. I jak będę realizował plan, już od dawna, nawet nie będę wypowiadał nazwy tego urządzenia, to będę miał materiał, żeby móc to zbudować. Mruczysław jest tutaj wypasiony. Gdzie on się tak wypasł? Mruczysław, gdzie ty się tak wypasłeś? Wyglądasz, jakbyś był w ciąży. Odnoszę wrażenie, że są naprawdę w świetnym stanie. Wewnętrzna siednica to 60 mm, zewnętrzna 130, grubość 31. Kawał łożyska. A to, co tu widać, to zwornik do budowy żerdzi piertnicy puczkowej. Gwint prosty, powinien być stożkowy, no ale niestety nie udało się zdobyć takich 100%, bo gdyby były na stożku, to szybciej można byłoby złączyć bądź rozłączyć. Tutaj jest kilka obrotów więcej i do takiej profesjonalnej pracy byłoby to bardziej upierdliwe. Ale żeby sobie coś wywiercić, myślę, że będzie dobrze. Zworniki są na rurę 55, lecz tam występuje taki element jak moduł płuczkowy, czyli miejsce, gdzie wchodzi płuczka do wnętrza żerdzi. Natomiast musi być to ułożyskowane. Jest to element zaraz za napędem. Już jaki silnik by tam nie był, czy hydrauliczny, czy elektryczny z przekładnią, jaki bądź. Najsłabszym punktem tego elementu są właśnie łożyska, bo one najszybciej dostają po tyłku.
i powinny być przemocarne. Więc takie byłyby dobre, lecz te akurat to bardziej posłużyłyby jako prototyp do budowy takiego modułu, niż żeby je zastosować ze względu na brak uszczelnień, no to raczej by to je dyskwalifikowało, aczkolwiek tam to i tak trzeba ze dwa uszczelniacze wrzucić jeden po drugim i odsunąć jeszcze te łożyska, no bo najszybciej się zużywają. Także nie jest to takie proste, żeby zrobić to dobrze. Tak więc łożyska albo tu, albo tam. Pierwszy raz widzę tak duże i w tak dobrym stanie, tym bardziej, że 8 zł nie jest jakąś dużą inwestycją. Jeżeli mnie cały ten zestaw wiertniczy wkurzy i nie wykorzystam go, to po prostu wypchnę to jako zestaw, zrób to sam. Mruczysław, to widzę, że przyszedłeś znowu, żebym ci mysz złapał. No one się nie złapały, weź pogoń trochę sam. Utyjesz, jakbyś tak oszczędzał się. Jak się biorę za robotę, to często coś ponadprogramowego trafia. Tak i teraz kolega wpadł do mnie z prośbą, abym złożył mu alternator, który w warsztacie rozmontowali i koniec pieśni. Już nie znam historii, czy się obrazili na samochód, czy nie chcą współpracować dalej. Nie kumam. No nic, złożę to i zobaczę, czy działa. Alternator złożony, szybka akcja była. Kolega przyjechał, już przy nim dokończyłem. Nawet nie uruchamiałem aparatu, żeby pokazać, jak to wygląda. No każdy wie, jak alternator wygląda w jednym kawałku. Nawet udało się go uruchomić w imadle. Ja już kiedyś to pokazywałem. A teraz przyszedł czas na UPS. Odleżał swoje na stole obok. No i założenie jest takie. Albo wymienia na płyty głównej, znaczy jedynej w sumie, która tutaj jest. I uruchomienie, albo kierunek kubeł ze złomem. Nie ma sensu przechowywać, jeżeli coś jest uszkodzone. Źle to wpływa na psychikę, jak mamy kupę sprzętów niesprawnych. Także w ramach BHP nie tylko przestrzeni, ale i umysłu warto jakieś decyzje podjąć. Albo naprawa, albo śmietnik. Nie ma innej opcji. Ale to wiekowe. Czeka mnie wylutowanie taśmy do panelu sterowania, bo w nowej płycie, nowej starej płycie, ktoś pożałował tego elementu. No cóż, drobna robótka. Reszta wtyczki i śruby. Powinno być, że nie ma trzeciej słusznej opcji, bo inne to oczywiście, że są. Lecz działanie inne niż zgodne z sensem jasno określonego celu daje jako jedyne konkretne rezultaty. No bo w innym przypadku to zamieniamy się trochę jak w jakieś takie rurkowce. To są takie organizmy, które żyją na dnie rowu mariańskiego. I w sumie to nic nie robią, po prostu wegetują. Jakby za pomocą wykresu opisać ich życie w przestrzeni, no to byłaby to linia prosta, bez progresu. Tylko, że trochę u nas jest to życie bardziej skomplikowane niż u rurkowców i jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, braku decyzji tak naprawdę, chociaż brak decyzji to też jest decyzja, no to raczej będzie regres, a nie linia prosta. Gorące powietrze i jakoś idzie. A propos sensu, to przypomniała mi się logoterapia. Logos z greki oznacza sens, Wiktora Frankla. Fakt, że to stary nurt, bo zapoczątkowany został podczas trwania II wojny światowej, lecz Frankl później już w badaniach dowiódł, że ludzie, którzy nie mają jasno określonego sensu, są bardzo wysoce narażeni na różnego rodzaju stany depresyjne i celem terapii było ich tak naprawdę wyciągnięcie, ale w sposób behawioralny. I nie chodzi o to, żeby budować sens sobie typu lot w kosmos, bo wiadomo, że jest to bardzo mało realne, czy zakup mieszkania za 1 000 000 zł, gdzie dla większości też nie będzie to zbyt łatwym zadaniem, lecz o coś, co jesteśmy w stanie po prostu zrealizować, mierząc siły na zamiary. A najskuteczniejszą formą byłoby realizacja zadania w obszarze, który idzie nam najbardziej pod górkę, w cudzysłowie mówię. Trzecia szkoła wiedeńska, czyli właśnie logoterapia, zakładała, że terapeuta za pomocą specjalnie skonstruowanej rozmowy z klientem bądź pacjentem powodował, różnie się na to mówi, miała spowodować to, że ten człowiek sam docierał do sensu celu, który chciał osiągnąć. I zadaniem terapeutycznym była jego realizacja na przestrzeni jakiegoś określonego czasu. Wnioski z tego długiego wywodu takie, że jeżeli zjeżdża komuś samopoczucie, to najlepszą formą autoterapii jest znalezienie jakiegoś nawet niedużego celu i jego realizacja. Ale skuteczność będzie tym większa, im wejdziemy w obszar, który najgorzej u nas funkcjonuje.
Jeżeli jest to dyscyplina, no to zrobienie czegoś cyklicznie. Jeżeli finanse, to odłożenie kasy na jakiś określony zakup. Jeżeli aktywność fizyczna, no to osiągnięcie jakichś wyników w tym obszarze. Sami rozumiecie. Robi to robotę. Testowałem nieraz. Zgodnie z założeniem, że im lepiej funkcjonujemy wewnątrz, tym trudniej jest pogorszyć nam nastrój działając z zewnątrz. No i wtedy też jesteśmy między innymi odporni na manipulacje, a najprostszą formą jest najpierw wystraszyć. Ale trafo głośno rezonuje. No i buzer niewypruty. No cóż, jakaś poprawka jeszcze tu się należy. Koty w komplecie. Mruczysław, Białas i stara kotka. Już chyba ma z 14 lat, albo i lepiej. Postanowiłem wykorzystać resztę jabłek z ogródka, a że niedługo kawa, to fajnie byłoby jakieś ciasto zmontować, więc jabłecznik. I cóż my tu mamy? 3 jaja całe, plus do tego miód, bo cukru nie używam, więc dlatego tak dziwnie to wygląda. No i teraz to zmiksuję. Rozmiksowane, piekarnik w tej chwili się nagrzewa, więc do tego jeszcze wrzucę łyżeczkę proszku do pieczenia, 200 gram przesianej mąki i pokroję jabłka na kawałki, wrzucę do środka, zmieszam to w jedną masę. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że można dolać ze 100 ml mleka, jakby było za gęste. Może nawet trochę oleju dolać, ale niedużo. Jest już zmiksowana jednolita masa, a teraz jabłka na kawałki i do środka. Niestety miałem tylko kilka jabłek kwaśnych, takich typowo, które się nadają do tego typu mikstury, jak Reneta czy Antonówka, a reszta to są słodkie, no ale i tak myślę, że będzie nieźle. Także mieszam to i wrzucam do blasza. Fajnie jest najpierw wykorzystać te zasoby, które mam, a dopiero później lecieć do sklepu. Lecz w dobie kryzysu nadprodukcji myślę, że większość ludzi o tym zapomniała. Co by było, gdyby czasy się cofnęły i nagle było mniej towarów w sklepach niż kasy, którą ludzie chcą wydać? No to mogło być ciężkie dla niektórych. Więc warto sobie zrobić trening wcześniej, niż później robić to z przymusu. A, ja to robię dla przyjemności, więc też polecam. Wspaniały zapach rozciąga się po całej kuchni. Domu, który tętni... Trochę za szybko kawę zrobiłem, a tu jeszcze z 15 minut brakuje. Późna popołudniowa kawa. Zestaw idealny. Polecam. Do zobaczenia w przyszłym roku. Jak ja jestem zadowolony z tej platformy podnoszonej, no to tak robi robotę i przyda się teraz do przemieszczenia wiertarki, tak aby móc się z nią rozprawić i spróbować przynajmniej wymontować te części, które są uszkodzone i gdzieś je naprawić, no bo silnik jest niesprawny. Natomiast wiertarka mechanicznie prawdopodobnie żyje. Sam to jedynie mogę pozbyć się wystających elementów i położyć ją na bok, blokując trzęsienie hamulcy. Nie było tak źle, ale waży sporo. 120. Wyskoczyłem z wiertarką na dwór. A tutaj piękna tęcza podwójna. Ale zwiastuje to deszcz. Nie wiem, czy nie będę się chował zaraz. Jak ja lubię działać na wolnym powietrzu. Szkoda, że tak mało mamy słonecznych dni. Ale i tak nie jest źle. Cóż teraz? No, trzeba by wydobyć silnik z tego koloca. Bo jest na 1000% upalony, chociaż tu widzę jakąś ładną miedziuchę, ale silnik puszczał znaki dymne przy uruchomieniu, więc ewidentnie jest zwarte uzbrojenie stojana, no bo jest to silnik przecież klatkowy, tudzież indukcyjny, różnie się go nazywa, więc jedyne uzbrojenie jest tylko na stojanie. Jeszcze podzielę się z wami przez chwilę ładnym widokiem. Chyba przyjdzie mi to rozdzielić na dwie części. A tutaj tak jak przewidywałem. Ładnie, ale deszczowo. Niby proste, a wcale nie takie proste, jak się do tego silnika dobrać. Z dołu dekiel odkręciłem. Jeżeli to uzwojenie jest... Nie, no niemożliwe, żeby nie dało się wybić ze środka jakiejś tulei, w której jest zamknięte uzwojenie stojana. Śrubki od przekładni odkręciłem, ale czy czasem nie trzeba będzie tych bocznych? Nie szukałem na necie jeszcze schematu. Na razie robię to na zasadzie... Być może intuicyjnie się uda. No, niektórzy tak mają, że najpierw zaczynają działać, a później szukają instrukcji. Dobra, trudno, rozbieram na drobne.
i tak to trzeba doprowadzić do jakiegoś stanu satysfakcji wizualnej, więc czyszczenie i malowanie też się przyda. O rany! A tu jak skrzyń biegów od stara, co najmniej. Zęby nawet wyglądają nieźle. No i przynajmniej widać kawałek silnika. Jak się wie, to jest proste. Ale nie byłem przy kompie. W sumie to za dużo śrubek nie było na zewnątrz do odkręcenia, więc też nie jest jakiś poziom skomplikowania. Biorąc pod uwagę dzisiejsze samochody, to jest mniej więcej poziom skomplikowania jak budowa cepa wręcz. Ciekawe jak wybić ze środka stojan. No i wybić to sobie można co najwyżej głupie pomysły z głowy. A tutaj jest śrubka wewnątrz. Z drugiej strony jej nie ma. Został gwint. Wcześniej w sumie nie pokazałem, ale w środku było grillowane. Ale towaru tutaj jest. Wirnik taki malutki. A tutaj tak grubaśnie. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie, żeby tyle miedziuchy było w silniku. Ciekawe rozwiązanie. Przez myśl mi przyszło, żeby wykorzystać stojan z innego silnika. Mam tam jakieś podobne wielkości. No ale to zawsze będzie wiązało się z jakąś tam przeróbką. No nic, skręcę to chociaż, żeby mi klamoty się nie walały. A to zostawię. Łożyska raz na 40 lat wypadałoby wymienić. Widzę, że na tym cokole po poluzowaniu zacisku jest możliwość, aby oś wiertła przemieszczać po łuku. Także poddaje się to też na boki. Niezłe. Naprawdę szacun. Tyle lat, a bardzo fajne sprzęt. Optymalnie byłoby w tym punkcie to zamocować, bo wtedy mamy zakres przesuwu tak mniej więcej równo w każdą stronę. Tylko tutaj właśnie te szczeliny na nakrętki wychodzą poza płaszczyznę. No ale cóż, trzeba będzie jakiś patent zrobić. Z drugiej strony jest super, tylko tutaj. No a w czterech punktach to tam nie ma opcji. Trzeba dosyć mocno zamocować, żeby nie było wibracji w żadnym kierunku. Przytnę tu i ówdzie. Dokładnie tu. Jak i z drugiej strony. No i na dole niestety są gniazda na jaskółczy ogon. Też są do wycięcia. To jest to będzie więcej zabawy. Powoli dzień się kończy. Nie wiem, czy wszystko w tym zakresie zrobię dzisiaj. Ale ciekawi mnie, czy dwa silniki o podobnych gabarytach, które posiadam, nie byłyby zbliżone do tego. One są również z podobnych lat. Jaskółczy ogon z tej strony obcięty. Tutaj został, bo i tak cały klocek jest przesunięty w prawo. I to jest optymalny punkt. Górną szufladę przesunąłem o 90 stopni, dlatego korba patrzy sobie w przeciwnym kierunku. A tutaj mamy przy największym wiertle, znaczy największym, pewnie większą średnicę też mam, ale przy tych dużych wiertłach długość jest mniej więcej podobna. 80 mm grubość materiału, który można włożyć. Dosyć mało. No ale zakładam, że ten stół krzyżowy jest raczej do precyzyjnych prac, a nie jakieś do wiercenia w jakichś wielkich klocach. Bo do tego myślę, że zbuduję sobie i madło maszynowe, które będzie bezpośrednio zamocowane do podstawy wiertarki. No i wtedy już można naprawdę duże elementy wiercić. Znaczy został jeszcze silnik, a w zasadzie to tylko przymiarka. Silnik, który znalazłem, ma niestety o 4 mm mniejszą średnicę wirnika. No prawie, że podobna długość. Tutaj może nie widać, ale jest jednak drobna różnica wysokości. No i myślę, że to nie byłby dobry pomysł, żeby na siłę taki numer robić. Więc raczej jestem skłonny, żeby to przewinąć. Jestem ciekaw, jaki będzie koszt przewinięcia tego silnika. Obawiam się, że nie będzie zbyt mały. No ale cóż, jak ma działać, to niech działa. Ciekawie to wygląda i podejrzewam, że po naprawie również ciekawie będzie funkcjonowało. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!